Znajdujemy się przy prezbiterium naszego kościoła parafialnego w Koźlu. Za mną prezbiterium, kaplica maryjna. A dzisiaj chciałem Was zabrać tutaj na krótką podróż budowlaną i wytłumaczyć, skąd wynika różnica w wyglądzie tej części kościoła od tych części następnych, które wyglądają na nieco nowsze. A w sumie wszystko jest tak samo stare, tylko z zewnątrz wygląda trochę inaczej. Zapraszam na wycieczkę. Podstawową różnicę, jaką zauważymy oglądając bryłę naszego kościoła, to jest różnica w cegłach i różnica w wykonaniu przypór wspierających mury kościoła. Przypory to te takie boczne, pionowe, odstające elementy, najprościej mówiąc. W tej części prezbiterium w przyporach mamy nawet takie fajne, malutkie nisze, prostym językiem mówiąc, wyglądające jak zagłębienia kapliczek. Przypory są zwieńczone dachówkami. Jest to jedyne ich przykrycie. W dolnej części w sumie widać jakieś ślady remontu współcześniejszego, prawdopodobnie z lat 60. tego, który się tutaj odbywał. A więc musiało być dosyć duże zniszczenie tej warstwy dolnej ściany. I różnica. Przyjrzyjcie się, jak wygląda przypora ta stara, ta pierwotna powiedzmy, i jak wygląda przypora, która już jest przyporą zrobioną, poprawioną w latach pod koniec XIX wieku, gdy przeprowadzono bardzo duży remont naszego kościoła w latach 1897-1899. Wtedy wprowadzono bardzo dużą zmianę w wyglądzie zewnętrznym kościoła, a zmiana ta polegała na zewnętrznym wylicowaniu murów. I dochodzimy do wejścia bocznego, w którym najlepiej właśnie widać te różnice, o których chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. I tutaj mamy właśnie przykład tego oblicowania, tego zrobienia neogotyku ze starego gotyku. Proszę, jak to pięknie widać w tym miejscu. Wręcz widzimy tutaj elementy współczesnej, no mamy 1897-1899 rok, współczesnej cegły, która jest dostawiona do starego muru, o którym możemy powiedzieć, że jest gotycki. Mur został wręcz oskubany, wydłubane kawałki. W tym miejscu akurat to licowanie nie łączy się w żaden sposób ze starym murem, a powinno. I mamy taki przykład łączenia się, bardzo ładnie widoczny tutaj. Tu mamy urwany kawałek starej cegły, ale tu już mamy wprowadzoną współczesną cegłę do starego muru. W ten sposób to powiązano, połączono i dlatego to licowanie trzyma się tego muru. Zapewne w dolnej partii te współczesne licowania są wsparte na starym fundamencie i być może dlatego nawet to troszkę skuto, aby przestrzeń fundamentu została wysunięta i na tym by można było to lico oprzeć. Więc mamy licowanie, mamy dołożony gzyms z piaskowca, który zasłaniał to, ten wystający fragment muru zabezpieczał przed wilgocią. On jest wprowadzony trochę w ścianę i z kolei następne licowanie, które już idzie do góry i tak właśnie cała ta ściana jest, ta przypora jest wyprowadzona w tym licowaniu. I żeby było ciekawiej, o ile ten gzyms jest głęboko pod cegłą, wspiera ją tutaj, tak? Tu. O tyle ten gzyms, ta przysłona z piaskowca już jej nie wspiera, ale za to tutaj licowanie wspiera się na starym murze. I tak to właśnie robiono. No takie sztuczki murarskie, które prowadziły do tego, że kościół wyglądał wtedy lepiej. A dzisiaj my praktycznie przechodząc koło kościoła nie zauważamy tych różnic, bo patyna czasu na cegłach zrobiła swoje. Jeszcze zobaczymy z tej strony. Podobnie sytuacja wygląda z tym licowaniem. Też mamy właśnie tutaj dostawkę bez łączenia ze ścianą. Tu już jest łączenie w tym miejscu. I potem już mur, proszę zobaczyć, on już się wyprowadza sam. Ładnie jest narożnik wyprowadzony. I w sumie uzyskano tę samą grubość przypory w tej części, a w dolnej części ją rozbudowano, poszerzono, bo w oryginale
ta przypora była mniej więcej taka lub jeżeli była ścięta, a tu była ścięta, no prawdopodobnie była dużo więcej ścięta, była szersza. I to jest ta różnica, o której chciałem opowiedzieć. Tak więc pamiętajcie, jeżeli widzicie nasz kościół od tej strony, to widzicie neogotyk, który zakrył gotyk 130 lat temu, Pirazzo. Dziękuję za uwagę.